Cześć, witam się z wami w demie FIFA 13. Zagramy sobie mecz towarzyski Borussia Dortmund przeciwko Arsenalowi Londyn. Tutaj mamy rzuty wolne. Fajne jest to, że już nie ma takiego bezmyślnego strzeliwania bramkarza przed meczem, tylko mamy jakieś zadania do wykonania. W tym przypadku mamy postrzelać wolne, ale jak właśnie widzicie, no wolne nie idą mi za dobrze. Nigdy mi nie szło za dobrze. Dobra, i gramy już właściwy mecz. Nie będę przerzucał scenek, oglądajcie. Welcome everybody, I'm Martin Tyler and this is the Etihad Stadium. And this match features Borussia Dortmund against Arsenal. Today's hosts sit in sixth place in their league. Meanwhile, today's visitors are sitting in eighth place in their league. Our referee is Derek Milborough. Mamy jedenastki obu drużyn. W Borussii na bramce standardowo Weidenfeller, potem Subotic, Hummels, Piszczek, Schmelzer, Kechel, Gundogan, Błaszczykowski, Gece, Marco Reus i na szpicy Robert Lewandowski. All you ask in life is an opportunity. Well, he's got his now because of this transfer. Yeah, and he's had a long time to think about it, just in the lead up to this match. So much talk in the press. Now it's time to deliver. Dobra, i gramy. Na początku chciałbym właśnie wspomnieć, większość pewnie będzie zdziwiona, dlaczego nie jest szczęsny na bramce. Już tłumaczę, jest to jedna z nowości w FIFA 13, czyli technologia Match Day, która będzie codziennie aktualizowała składy. Jak się kto rozwinął, czyli na przykład, zresztą sami zaraz użycie, poczekajcie chwilę, aż przejmę piłkę. O, teraz mam szansę, że... Tutaj są na przykład jak u Weidenfellera są, jest strzałka w dół z dwoma punktami, u innych jest strzałka w górę z trzema. To oznacza, że się obniżył o dwa punkty, podwyższył o trzy. Szczęsny jest aktualnie kontuzjowany, więc na bramce nie może stać. I to mi się podoba. Oczywiście możemy to wyłączyć w menu, przy wyborze drużyn jednym przyciskiem. I strzela i gol, pierwszy strzał i od razu bramka. Marco Reus świetnie zamienił strzał na bramkę, świetna asysta Lewandowskiego. Jaką nowością jest też system first touch control, czyli jeżeli podamy do jakiegoś zawodnika piłkę mocniej, ta piłka mu trochę skoczy. Jest to właśnie fajne, bo jest to realistyczne, nie tak jak było w tych wcześniejszych uwag, że albo ona w ogóle nie odskakiwała, albo odskakiwała minimalnie. I małe zamieszanie w polu karnym Borussii. Zresztą zaraz wam pokażę, co i jak. O, tutaj spójrzcie.
Arsenal have the ball again. I tutaj chyba, no chyba, powinien być faul. Przejęliśmy piłkę. I Mario Götze. Mario Götze rusza sam bokiem. I nie wiadomo, do kogo to było podanie. Gundogan wchodził szczupakiem, ale zdecydowanie za późno. Ale moim zdaniem odrobinę przygięty jest ten system first touch control. To jest niemożliwe, żeby zawodnikowi takiej klasy jak Leo Messi, Kun Aguero, Robert Lewandowski. Lewandowski jest klasą już napastnikiem. Piłka odskakiwała tak, jakby był jakimś dzieciakiem z publika, który sobie kopie w trampkach. Hummels. Niedokładne podanie Hummelsa. I Arsenal rusza z kontrą. Ale Schmelzer świetnie wyjaśnia wszystko. Nieudany dribbling Lewandowskiego. Kieran Gibbs. Javinho. Good attacking play. Positive thinking from the player. Różna akcja Arsenalu, ale obrona nasza była na posterunku. O, i teraz mogliście zauważyć, jak Błaszczykowskiemu odskoczyła piłka. No, nienaturalnie. Kudek, gadam, się trochę rozpraszam. I kończymy pierwszą połowę z rezultatem 1-0. Tutaj wspaniała akcja Roberta Lewandowskiego oraz Marco Reusa. I mamy statystyki. Oddaliśmy po jednym strzale. Giroud i Reus oddał strzał, ale my zamieniliśmy go na bramkę. Miejmy nadzieję, że gra się rozrusza trochę w drugiej połowie. O kurde, Jezus Maria, co? Atakowałem zawodnika bez piłki, a nie dostałem nawet kartki. Lewandowski. Udaje do Błaszczykowskiego, Błaszczykowski szybko wchodzi w pole, strzela. A nie doszedł do tej piłki Marco Reus. Bramkarz Arsenalu wybił piłkę i gdyby Reus doszedł do niej, byłoby 2-0. Niedokładne podanie ze strony Mario Götze, ale Reus przejął piłkę. Reus strzelił! Daleko nad poprzeczką i mamy zmianę w zespole Arsenalu. Wchodzi Arshavin. Zresztą my zaraz też wykonamy jakąś zmianę. Diaby. And here is Gibbs. Diaby. Też w FIFA 12 granatowy kolor, nie granatowy, taki mocny zielony kolor, kolor jaki ma Weidenfeller, oznaczał trochę już zmęczonego zawodnika, taki jaskrawy jak ma Piszczek, Subotic, Hummels, Schmelzer, oznaczał zawodnika w pełni sił. Tutaj natomiast to zmienili, trochę się można mylić. Zmienimy Błaszczykowskiego. Do Błaszczykowskiego wpuścimy Svena Bendera. Great interception. Quick ball. Is he going to pass the ball now? Spalony. The attacker doesn't like it, but the flag's gone up against him. Gdyby nie to,
oj, doprawdy minimalny. A gdyby nie on, no z pewnością byłoby 1-1. Borussia Dortmund on the ball, they've worked hard to get it there. Options available on the bench for the away side. Nie rozumiem, o co chodzi. Gundogan wysuwał się na pozycję, podałem mu na dojście, zatrzymał się, patrzył jak piłka leci i zaczął znowu biegnąć, przez to obrońcy Arsenalu nie mieli większego problemu z przyjęciem. It's a good move for the attacking team, this. No, the opposition have got the ball and stopped that straight away when it was looking dangerous. Intercepted the play, saw the pass coming. Well, there might be a break now for them. Now Podolski. Well, just over 84 minutes gone, 6 minutes left on my watch. Jeszcze tylko 6 minut. Royce podaje do Gundogana. Gundogan z problemami przyjmuje. Wrzutkowuje w pole karne. Royce. A good looking attack this one. It might be a final attack as they look for this equalizer. The defender able quite simply to deal with that cross. What the? Jesus. They've got that equalizing goal. Arsenal refusing to lie down and they're level again. And what a little passage of play that was to get the equalizer. Well, this team just will not lie down. Jezus Maria. Co zrobił Weidenfeller? Ja nie mam pojęcia, tym bardziej, że klikałem X. Co oznacza dalekie podanie. A Weidenfeller wystawił piłkę prosto pod nogi Arszawina. A ten zamienił tylko ją, taką sytuację na bramkę. No, w 90 minucie straciliśmy prowadzenie. Well, the 90 minutes have been played plus the added time. Głupio straciliśmy bramkę w samej końcówce, naprawdę głupio. Sprawdźmy sobie jeszcze, jak wygląda u nas przed serią rzutów karnych. Pierwszy karny będzie wykonywał Sven Bender. So the shootout is about to begin here. Here comes the first penalty taker. I pewnie zamienia karnego na bramkę. Has he got the nerve now to take this on and score? Weidenfeller czy Arszawin? Weidenfeller czy Arszawin? Arszawin nie trafia. Nieprawdopodobne. Lewandowski pewnie mocno w środek. Giroud czy Weidenfeller? I gol od słupka. Piłka wpada do siatki. I Marco Reus zamienia karnego na bramkę. Podolski czy Weidenfeller? Weidenfeller broni tego karnego. Wszystko zależy od Mario Götze. I tak jest, Mario Götze trafia. I tym samym Borussia wygrywa spotkanie w karnych. Ciekawsze akcje meczu.
No i to by było na tyle. Mam teraz do Was jeszcze sprawę. Piszcie mi w komentarzach, jaką drużyną chcielibyście zobaczyć gameplay z dema, jeżeli jeszcze w ogóle byście chcieli zobaczyć. I jaką drużyną byście chcieli zobaczyć tryb menedżerski z FIFA 13. Ja kupuję ją zgodnie z premierą. No i dobra. Będę się z Wami żegnał. Na razie. Dzięki, że oglądaliście.